pozwala na dodanie sobie każdego przedmiotu dostępnego w Minecrafcie, nawet do tych nielegalnych, takich jak bariery. Dzisiaj postanowiłem, że dołączę na losowym koncie na mój serwer craftium.pl, jednak wcześniej dodałem sobie ukryte permisje do ukośnik gi, przez co będę mógł trollować graczy oraz adminów na moim serwerze. A jaka będzie ich reakcja? Tego dowiecie się, oglądając ten film do końca. No dobra, ale jeszcze przed wejściem na serwer będę musiał zmienić nick. No i dajmy sobie po prostu jakiś totalnie, żeby strollować administrację graczy, czyli mam cheaty. Dobra, dajmy XD, żeby było śmiesznie i super i w ogóle mega super pomysł. No dobra, wejdźmy na serwer. I wy też to zróbcie, bo jest ponad 2000 osób, więc wbijajcie na kraftki łapa w tym filmie. Ale również zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał, bo tutaj macie ostatnią osobę, która wygra 100 zł do ładowania, więc wystarczy napisać swój nick w komentarzu. A teraz wyświetla wam się kod na minus 10% zniżki na serwery na cloudly.gg, czyli na moim hostingu serwerów Minecraft, więc zapraszam was tam. Dobra, ja już jestem na serwerze i pierwszy tryb, na który dzisiaj wejdę, będzie to live till SMP. A moim celem na nim było zostać najbogatszym graczem na serwerze, więc od razu, gdy wszedłem, zabrałem się do roboty. Dobra, jestem na serwerze. Ogólnie bycie najbogatszym graczem nie powinno być jakieś mega trudne. Dobra, pójdźmy na spawna i zobaczmy, kto jest w ogóle najbogatszy, ile ma kasy. Dobra, uwaga, top 10 najbogatszych graczy i najbogatszym jest Stefan Spoczny, który ma 100 tysięcy dolarów. No dobra, spróbujmy to pobić. A miałem na to ciekawy plan. Dobra, słuchajcie, zobaczmy w sklep. Sklep za dolarki i co to jest najbardziej warte. No wiadomo, że diamenty. Chociaż ten puffer fish jednak jest chyba jeszcze o wiele bardziej warty. Dobra, mi jest to w sumie obojętne. Give, mam cheaty, puffer fish i sobie po prostu dodajemy ich niesamowitą ilość. Przez co robimy sobie sell all. No i w tym momencie, czy aktualnie jestem już najbogatszym graczem na serwerze? Tak, dosłownie w 2 sekundy zostałem najbogatszym graczem na serwerze. Mam 200 tysięcy. I to wszystko dzięki tej komendzie. To jest chore, nie? Dobra, dodajmy sobie tego więcej. Sprzedawajmy to oczywiście. I dzięki temu będziemy mogli mieć jakieś fajne przedmioty już. Dobra, mam już prawie bańkę, dobra, wejdźmy na sklep i zobaczmy, co mogę tutaj niesamowitego kupić. W zasadzie to mogę wszystko kupić, bo mam nieskończoną ilość pieniędzy. No serce oczywiście też by się przydały, więc sobie też je pokupujemy. Czy jest tu coś jeszcze ciekawego? Lizak, wiadomo. Jakieś refy, koksy. Kurde, ja właściwie mogę skupić cały rynek. Dobra, seta też kupuję, wyrąbane. Excalibur, dobra, to jest najlepszy mierz na serwerze. Biorę go, oczywiście, że tak. Dobra, cały set lifesteal. Jeszcze plus 2. Dobra, bierzemy to. No moi drodzy, dosłownie w chwilę zostałem najbogatszym graczem na serwerze, no i mam prawie najlepszego seta. Przydałyby się tylko spodnie jakiekolwiek. No dobra, nie wezmę nawet te, niech będą. Ja pierdzielę, totem bogactwa, czy totem łaskawienia, Lizak. No kurde, chłopie, ja mam wszystko, czego potrzebuję. Maksymalną ilość serc właśnie robię sobie. Let's go, zarąbiście, anarchiczne serce, wiadomo. No z rynku to już nawet nie mam co skupywać za bardzo, więc zacząłem tepać się do losowych graczy. Dobra, kto chce ITTP, lecimy, kaczka, próbujemy. Nie mam za dobrych, znaczy no mam dobre itemy, ale nie wiem, czy na tyle wystarczające, żeby kogoś sobie tak rozwalić, ale oczywiście się postaram. Dobra, ktoś mnie tepa i będzie grubo. No i się zaczyna. O, ziome, o kurde, fuck, dobra, udało mi się uciec. No nie, bombarda Maksima, zniszcz tutaj wszystko, błagam cię. Ej, dobra, on mi próbuje uciec dosłownie. Dobra, ale tu, ile tu jest ziomeczków, no co jest? Ej, oni nic nie mają przecież. Ja pierdzielę, dobra, jestem ziomkiem w kratce. On ma ripówę tutaj aktualnie. Ej, no nie wierzę, co tu się w tym momencie wydarzyło. Dobra, no z tego powinienem na ludzie rozwalić. Dobra, dawaj, giń. Dobra, jeden. O kurde, no zarąbi się, że ja killofa nie mam. Czy jest tu ktoś jeszcze, czy oni wszyscy mi uciekli? Nie, no naprawdę. No dobra, mamy jednego killa aktualnie, dzięki komendzie GIF. Ale reszty tutaj nie widzę osób. Więc zacząłem tepać się dalej. Dobra, to mam następna osoba. Błagam, czy to już od razu będzie trapisko? Wiadomo, że tak. Bombarda Maksima, która trochę słabo zadziała. O kurde, oni też mają dobre przedmioty. Dobra, oni akurat mają serio dobre przedmioty. Mam trochę lepsze, tak mi się wydaje. Dobra, dawaj go. Ziomek nie ma pereł, wariacie, chyba umierasz. No i Elytrom ucieka. Co za gościek. Ale dobra, ty, on jakoś chyba nie ma też fajerwerek z tego, co widzę. Rzucam za nim perły oczywiście. Kurde, no tych chyba nie rozwalę. Więc tutaj mamy leciutką lipę. Kurde, a jakbym sobie dodał jakąś podkę stręża? Dobra, dodałem sobie podkę stręża, tylko to jest jedynka. Ja nie chcę jedynki. No niestety nie umiem sobie nadać tego, ale to trudno. Tepnąłem się jeszcze do jednego losowego gracza. Dobra, słuchajcie, przed jeszcze tepnięciem mam pomysł taki, żeby sobie oczywiście dodać bariery. Czy ja mogę używać barier? Uwaga, stawiam. Mogę i ziomek mnie tepa. Ziomek mnie do siebie tepa. O kurde, no jest trap i jest bardzo potężny trap. O i się zaczyna. Dobra, weźmy to, zamurujmy. Cyk. Rzućmy perłę. Dobra, lecę do niego. Patrzcie, jak od razu ucieka. No co to być? A tu jest ziomek bez itemów. Dobra, no i git. Będziemy mieli chociaż jednego killa raczej. Boże, przeszło mi nawet nie ucieknie. Nie ma szans na to. Dobra, jest kill, widzowie. Jest kill. Jednak tym razem postanowiłem, że to ja zrobię trapa. Ale nie takiego zwykłego. Dobra, mam pomysł taki, żeby zrobić trapa z barier.
frajer. O nie, i pierwszy gracz, no i przez kąty masz 700k. No zaraz będzie drama, nie? Dobra, zróbmy taki mniej więcej zarys tego trapa naszego. No wiecie co, zacznę od razu go robić z barier. Proszę bardzo, moi drodzy, nielegalny przedmiot. Oczywiście, że tak. Dobra, robimy bariery, cyk. Tutaj robimy następne. Raz, dwa, trzy. Okej, jeszcze tylko tutaj trzeba zrobić, wiadomo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No i dobra, i w zasadzie mogę teraz tepać tam ziomeczka. No i go rozwalam. W sumie tylko nie mam jak go rozwalić, ty. Dobra, źle to zrobiłem. Nie ma nóg ani nic. Więc zrobiłem go od nowa. Dobra, moi drodzy, w tym momencie mam skończonego trapa, który, jak widzicie, jest trochę niewidzialny. Ale jest. On naprawdę tutaj istnieje. Dobra, zróbmy pół płytki. Dobra, cyk. No i mamy nogi tak naprawdę. No i tutaj sobie tego ziomeczka będziemy mogli jakkolwiek zabić. Przynajmniej, no taki jest plan. Jednak czy on mi wyjdzie? Zobaczcie sami. Dobra, piszę. Kto sojusz TPA? Ja pierdzielę, wszyscy do mnie piszą, skąd masz tyle kasy. To jest tragedia. Dobra, tepa. O nie, to ja się tepam. Nie chcę się tepnąć. Dobra, tepa się do mnie jakiś gracz. Od razu mam przyszykowane bariery. O, chłopie, no i masz przerąbane. No i masz przerąbane, niestety. Nogi w barierach. Moi drodzy, w tym momencie uwięziłem tego gracza w barierach. No nie, no będzie ban. Będzie ogólnie ban, widzowie. Coś czuję. No i co tam, wariacie? Podaj DC, to cię wypuszczę. No widzowie, będzie taką lipę, że masakra. No nie ucieknie mi, nie ma jak. Napisał, że czekaj. Dobra, ej, on mi podał Discorda. Dobra, bierzemy go na DC. Dodałem go na Discordzie, a następnie zadzwoniłem. Dobra, jestem ciekawy, co mi powie. Witam. Halo, halo. Halo. No siema, no stary. O, już byś mi prawie uciekł. Może. No słuchaj, no może cię wypuszczę. Ale musisz ładnie tutaj poprosić, tak? Jak zaśpiewasz, zaśpiewaj. A ja nie zaśpiewam. No dobra, stary, no albo. No to co mi możesz zaoferować za to, że cię wypuszczę stąd? No właśnie nie mam nic praktycznie, bo proszę, wchodziłem coin flipa o 50 koło i cały czas przegrywałem, tak? Dobra, okej, no dobra, w takim razie mam pomysł, gramy coin flipa. Ale ty, ja wiem, że przegram, bo ty zawsze jesteś dobry w to. Nie, słuchaj, gramy coin flipa, jeżeli wygrasz, to cię stąd wypuszczam, a jeżeli przegrasz, to dostajesz bana i śmierć. Na serio? No na serio. Dobra, dawaj coin flipa, tworzę coin flipa. Ile masz kasy? 21 koła. Dobra, to tworzę o tysiaka, nie, o stówę stworzę. Dobra, gotowy? Dobrze. Dobra, tworzę, no. Dawaj. Dobra, grasz ze mną. Jeżeli wypadniesz, to wygrywasz, stary. No ale jeśli nie, no to lipa. No i wygrałeś, gratuluję. No. Zostajesz wypuszczony, nie. Proszę cię bardzo, możesz sobie iść na spawna, możesz iść sobie gdziekolwiek chcesz. A ty odcinek nagrywasz? Tak, możesz pozdrowić. Pozdrawiam YouTube'a. Pozdrow. Dobra, moi drodzy, no udało mu się. Jednak mój czas na zrywecznie był już policzony. Dobra, robimy, moi drodzy, następnego trapa. No liczę, że tym razem, no, uda mi się kogoś zabić jednak w nim, bo tu teraz odpuściłem ziomeczkowi. Dobra, robimy tak, zróbmy. O kurde, co jest? Dobra, cyk. Ej, bariery, to jest najlepszy przedmiot w Minecrafcie, przysięgam, nie? Co jest? Nie, no nie wierzę! Ja pierdzielę, widział to. Widział, że miałem bariery. Boże, błagam, nie. Zabrał mi bariery. Nie, no nie wierzę. Do wyjaśnienia i zgłoście na... Przysięgam, że to jest jakiś żart. Ja pierdzielę, ten ziomek mnie musiał zgłosić. Ktoś mnie musiał zgłosić, ja pierdzielę. Tragedia, ja nie mogę. Nie, no zostawcie lajka, subskrybujcie ten kanał, bo naprawdę tutaj administracja jednak ogarnęła. Jednak my niczym się nie martwimy, ponieważ po prostu wszedłem na serwer i wbiłem na kolejny tryb. Jednak tym razem na innym koncie. Dobra, tym razem musimy dać jakiś cięższy nick, żeby się nie spodziewali tego. Nie mam cheatów. Dobra, powinno oddać. Dobra, moi drodzy, jestem na serwerze i tym razem pójdziemy naprawdę grubo, ponieważ postanowiłem, że muszę coś testować na trybie Money SMP. Dobra, słuchajcie, ostatnio byliśmy na Gamecashu i tam zarabiliśmy kasę. Tym razem wejdziemy sobie na Moneya. No i mam plan taki, żeby sobie zgiwować ciekawy przedmiot, jakim jest comment block. Widzowie, comment block. Przecież ja mogę sobie to normalnie czytować i używać comment, tak czy nie? Uwaga. Dobra, stawię. Aha, nie mogę tego nawet postawić. No to jednak mamy problem. No jest to najbardziej nielegalny chyba z przedmiotów, ale no nie działa. Nie, klikam prawy, przysięgam, no nie mogę. Uwaga, patrzcie to, żeby nie było. Klikam to, no nie mogę. Mogę stawiać, ale nie mogę comment blocka postawić. Kurde, no lipa. Myślałem, że może mi się to uda jakkolwiek zrobić. Jednak jak już byłem na trybie Money SMP, postanowiłem, że spróbuję jakoś zarobić prawdziwe pieniądze. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić. No dobra, w sumie wiem, jak to zrobić. Chowajmy sobie te przedmioty. I przecież na tym trybie można zarabiać za to, że się zabija innych graczy. Więc dodałem sobie nielegalny miecz oraz cały nielegalny set. Dobra, given. Nie mam cheatów. Nie wiem, po prostu jakiś diamond sword. I nie wiem, jak to zrobić. Czy to tak wystarczy wpisać? Sharpness 100. No nie działa, kurde. Jednak po chwili ogarnąłem to, ponieważ nie miałem odpowiednich permisji. Dobra, uwaga, teraz powinienem móc. I mogę, normalnie mogę. Sharpness 100 mam, git. Dobra, czyli teraz mogę zabijać normalnie sobie graczy. Dobra, dajmy sobie też seta całego. Czy mogę sobie dodać seta jakiegoś protection ty... O, dobra, mogę sobie dodać całego seta. Ja pierdzielę. Dobra, to będzie tragedia. Dobra, moi drodzy, w tym momencie mam całego seta protection 255 i mieć sharpness. No w sumie dajmy sobie od razu lepszego.
tego, czemu nie, dajmy sobie taki. 255 również. Jednak nagle stało się to. Hej, Phoenix. Czekaj, czekaj. Ja pierdzielę, oni są, administracja jest na serwerze w tym momencie. Tragedia. Oczywiście, że musieli tutaj wbić, nie, no logiczne. To chce free klucze TPA. A, nie mogę pisać jeszcze, kurde. Jednak na tym trybie można zarabiać pieniądze jeszcze na inne sposoby. Takie jak na przykład kopanie bloków. Ty, a jakbym sobie dodał Netherite pickaxe. O, na przykład taki. W zasadzie będę kopał jakbym jakimś braszem normalnie nawalał. O, chłopie, no przecież. Ja pierdzielę, dobra, jak ja to ogarnąłem, to to jest inny świat. Dobra, dawaj mi pieniądze w takim razie. Ja pierdzielę, no patrzcie to, patrzcie jak ja kopię. Nie wiem jeszcze jakim cudem nie dropnąłem żadnych pieniędzy, bo powinienem. Nie no, mogę sobie normalnie, no patrzcie jak ja kopię, no. Dajcie mi pieniądze. O, no i proszę bardzo, jeden grosz. Kurde, jak ja bym miał jeszcze lepszy kill-off, to by w ogóle było super. Bo jednak ten kill-off chyba nie jest na tyle OP, a dziwne w sumie. Musiał mieć, kurde, piątkę na przykład, który kopie kilka bloków naraz. Jednak nagle tepnął się do mnie jakiś gracz. Dobra, tepa się ktoś do mnie. Boże, jak super. Dawaj go, dawaj go. On nie ma żadnych. O Jezu, o Jezu, o Jezu. Dobra, śmierć, śmierć. I 16 groszy za friko, let's go. Dobra, zaraz zbieramy hajs na wypłatę. Postanowiłem, że muszę stestować sobie jedną rzecz. Dobra, słuchajcie, muszę sobie stestować ten kilo, więc dlatego go sobie zakupię. Ale problem jest taki, że nie mam jak za bardzo niego nałożyć enchantu takiego. Czy jest możliwość, żebym ja sobie na ten kilo jakkolwiek, na przykład nadał, no nie wiem, jakąś książkę, na przykład Efficiency 1000, chyba nie. Jednak będę mógł chyba sobie dać potkę hejsta. No dobra, moi drodzy, nadałem sobie taką potkę. Nie wiem, czy ona w ogóle działa. W tym momencie to testuję i ja pierdzielę. Ej, to naprawdę działa. Ej, to naprawdę działa. Ja pierdzielę. Zgiwowałem sobie normalnie taką potkę i ja nie wiem, jak to jest możliwe w ogóle. Dobra, patrzcie to, zgiwowałem sobie znowu i teraz, jeżeli ją wypiję, to będę normalnie miał na nieskończoność. Ja pierdzielę. No dobra, stary. Normalnie brasza szcitowałem. Normalnie sobie szcitowałem brasza. Czajcie to. 25 groszy, let's go. Ej, no dobra, to jest za mocne, nie? Nie, no zarabiam złotówkę. I normalnie trzymam lewy i. Aha, nie no, przecież to jest niemożliwe w ogóle, że to działa. 25 groszy, patrzcie to. Jak mi dropi, co jest? Nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że to działa, nie? Normalnie widzowie, 50 groszy. Nie, no dobra, chłopie, o co tutaj biega? O co tutaj biega? Ja nie wierzę, że ja to zrobiłem. Nie, no stary, ile pieniędzy? Ile dostaję kasy? 2 złote już mam ponad. Normalnie shitowałem tryb, nie? To jest niemożliwe. Nie no, czajcie to? 2 złote już mam ponad. I normalnie sobie tak kopię hajs i tyle, nie? Nie no, to jest za mocne moim zdaniem. Dobra, 5 groszy jeszcze. Tu znowu grosz, jak mi leci. Nie no, ja dzisiaj wypłacam kasę tutaj prawdziwą, nie? A na tabie dwóch adminów. Na tabie dwóch adminów. Oni są na serwerze i normalnie czekają tylko na mój ruch, nie? Tak coś czuję. Tylko no nie mam jak to za bardzo zgłosić, bo w sumie jeszcze nie zrobiłem nic takiego nielegalnego. 10 groszy, let's go. No nie mają na mnie dowodów. Ja, no, no dobra, mam całego seta, 255, nieważne. Jednak mają. Jednak przy okazji przypomniało mi się, że na tym serwerze również można zarabiać zabijanie mobów. Więc testowałem to. Dobra, give, nie mam cheatów. Nie wiem, zombie. Zombie spawn egg. No i dobra, zróbmy sobie ich na przykład 64. Jakaś klitka by się przydała, no załóżmy. Kurde, czekaj, bo ja to muszę zrobić jakoś mądrze. Ja nie ogarniam nic. Dobra, ogarnąłem, ogarnąłem już. Dobra, i zacznijmy sobie ich po prostu tutaj respić. O, fuck, no prawie. Kurde, nawet się respią te małe, no ale dobra, w sumie to nie, chyba nie ma za dużej. O, nie, dobra, jest źle, jest źle, jest źle. Dobra, respij mi ich tam. I dobra, respimy sobie, moi drodzy, nieskończoność zombiaków, tak naprawdę. Zróbmy sobie ich jeszcze więcej. Dobra, mam generalnie zgiwowane te jajka i. No dobra, zaraz zobaczymy, jak to będzie działać. Szczerze, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, czy coś z tego zrobimy, no ale dobra. O, kurde, ile tu mi się ich pojawiło. Dobra, weźmy i weźcie mi ich, zabijcie. Nie no, patrzcie, 2,40. Ej, dobra, oddaję. Ogólnie oddaję. Ty, no patrzcie to, jak zarabiamy. Kurde, ale myślałem, że ich będę zabijał trochę szybciej, tak szczerze. No to jest sharpness, halo. Może by się przydała jeszcze jakaś potka na stręża dodatkowa. No niestety ta komenda mi nie zadziała. Dobra, nie jestem jakimś gigaszefem jednak, jak chodzi o to. A dobra, zrespmy jeszcze trochę tych zombiaków. No i ogólnie, no zarabiam na tym, jak widzicie. Kurde, bo one mi sobie mogą stąd wyjść, tak? Aha, no spoko. No dobra, może nie zrobiłem za dobrej zarabiarki, ale zarabiam, to jest najważniejsze. 3 złote już mamy ponad. Nie robiąc tak naprawdę nic. No nie wiem, czy wy to widzicie, nie? Ale my cały czas zarabiamy kasę, zabijając te zombiaki. Dobra, to jest porąbane, porąbane. Jednak przyszedłem na kolejny tryb, żeby tam trochę bardziej podwalać z innymi graczami. No dobra, wejdźmy na RFSMP. A tutaj moim zadaniem było zbudowanie najlepszego królestwa na serwerze. Dobra, na początku w ogóle na pewno by nam się przydały jakiekolwiek pieniądze. Więc no nie wiem, dodajmy sobie po prostu diamenty. No, dajmy ich sobie trochę dużo. Sell all, cyk, cyk. Dobra, mamy już trochę kasy, to jest najważniejsze. Tepnijmy się do Afryki. O kurde, no to chyba nie wygląda jak na Afrykę. O fuck, no nie, ja tepnęło mnie na jakieś królestwo. Niedobrze. Dobra, idźmy stąd sobie, najlepiej jak najdalej. Potrzebuję jakiegoś płaskiego terenu. Albo dobra, Antarktyda, stary, co ja będę się pierdzielił. I w tym miejscu zamierzam zbudować swoje królestwo. Dobra, więc załóżmy je. Nazwę je cheaty, mogę coś takiego, git, mamy królestwo, super. Dodajmy sobie oczywiście bedrocka, bo czemu nie? A, nie mogę go stawiać, zapomniałem. Okej, okay, a czy tutaj mogę stawiać comment bloki? Czy mogę nie mogę też stawiać comment bloków, boże, tragedia dzisiaj. Okej, okay, czy mogę stawiać bariery? Dobra, uwaga, postawmy, no i bariery też cię mogę stawiać. Nie mogę nic stawiać, co jest? Ty, no wszystkie jakieś nielegalne przedmioty mi się poszły walić. No dobra, ale wiem, że będę mógł na pewno stawiać end portal frame. 64, cyk, czy to mogę stawiać? Też nie mogę. Nie no, tragedia jest. To co ja mogę stawiać? Niestety przez blokady nie mogę
mogłem zrobić nielegalnego królestwa. Dobra, nie wiem jeszcze jaki jest blok taki. No ogólnie tragedia. Więc postanowiłem, że zapytam sztucznej inteligencji, jakie są nielegalne bloki w Minecraft. Dobra, uwaga, sztuczna inteligencja, ratujmy się. Jakie są niezniszczalne bloki w Minecraft? Coś musi być odblokowane. What the fuck? Istnieje jednak niewidzialny blok. No i o takie mi chodzi, no. Do wywalenia jest ta sztuczna inteligencja, stary. Dobra, trudno, zbudujmy to na razie z obsydianu. A ja po prostu to zmienię tylko po to, żeby zacząć reakcję administracji. Dobra, zbudujmy byle co dosłownie. To naprawdę nie musi być jakaś niesamowita baza. Plan jest taki, żeby po prostu ten obsydian później zamienić na bedrock, czy na bariery, czy na cokolwiek innego. W sumie bariery chyba będą śmieszniejsze, bo w sumie będzie taka niewidzialna baza. Chociaż nie, no bedrock będzie bardziej widoczny. Dobra, zrobimy to jednak z bedrocka. Albo dobra, mam już w ogóle lepszy jeszcze pomysł. Dobra, strolujemy administrację trochę. Dobra, zbudujmy po prostu jeszcze tylko dach. No dobra, no i plan jest taki, żeby zbudować tu jakiś ciekawy napis. Dobra, zbudujmy na tym, bo to będzie fajnie wyglądać. Po prostu jakieś XD napiszmy. X, dobra, XD będzie po prostu takie o. Dobra, według mnie będzie git to wyglądało, tylko tutaj by trzeba było się tego pozbyć. I dzięki pewnym komendom zmieniłem to na nielegalne bloki. Dobra, obsydian zmieniamy na bariery. Dobra, cyk. I glowstone zmieniamy na bedrock. No i dobra, stary, no jak to wygląda? Zarąbiście moim zdaniem. Teraz szybko wszedłem na administracyjny Discord i napisałem, żeby tepnęliście tego gracza, bo podobno coś jest nie tak. Ej, na R w SMP tepnijcie się do... Nie mam cheatów XD. Podobno coś się odwala i ziomek ma nielegal itemy. Dobra, napisałem. Dobra, teraz tak naprawdę wystarczy tylko czekać. Zobaczymy, jak długo im to zajmie, żeby to załapać, bo w sumie nawet nikogo nie oznaczyłem, a mogłem. O, no i długo nie musiałem czekać. Proszę bardzo, Fenix jest. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. Dobra, czy on to zauważy, że to są bariery? Chyba tak, chyba tak. No wiadomo, no właśnie się napisał, to musieli się ruszyć. A, no i dostałem bana, no wiesz, co, drugi ban już dzisiaj, no to jest żart jakiś. Ja pierdzielę, no nie mogę w to uwierzyć. W sumie sam się podwaliłem, to nieważne. Moi drodzy, to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że ciągle się spodobał, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, wbijajcie na CraftCube'a na Cloud.gg. No ja niestety mam bana i chciałem wam jeszcze pokazać, że Kitsune właśnie zbanował również mnie. Bo chyba nie zauważył, Fenix dał mi bana, więc no jest z grubo.